Ponad 60 pracowników Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie cieszy się nową siedzibą. Została uroczyście otwarta. To chyba najdłużej wyczekiwana inwestycja w historii tego zakładu, tej firmy. Cieszymy się, że udało nam się dostosować te obiekty do obecnie już obowiązujących przepisów prawa. Są to obiekty bezpieczne, funkcjonalne i niewątpliwie cieszymy się z tego faktu. Zgodnie z projektem budynek został podzielony niejako na dwie części. Pierwsza z części to część dedykowana dla pracowników administracyjnych, składająca się z pomieszczeń biurowych, sali konferencyjnej, sanitariatów i pomieszczeń socjalnych. Natomiast druga część to część dedykowana dla pracowników fizycznych, część socjalno-szatniowa z szatniami dla kobiet, dla mężczyzn. O tym, że pracownicy MZZ potrzebują godnych warunków pracy, mówiło się w Lesznie od dawna. Temat nowej siedziby był omawiany, no można powiedzieć, jeszcze 20 lat temu. Ja pamiętam, jak pracowałem w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych, to była końcówka lat 90., kiedy tu przyjeżdżałem do Miejskiego Zakładu Zieleni, wtedy dyrektorem był pan Prozorowski, to też właśnie wspominał, że może coś miasto zrobi. Przekształciliśmy zakład budżetowy w spółkę i to jest inna formuła funkcjonowania, natomiast no, poręczenie z naszej strony musiało być, bo wiadomo, że spółka zaciągnęła zobowiązania. To jest 11 milionów złotych. Natomiast w ostatnim czasie spółka została dokapitalizowana, no bo musieliśmy znaleźć pieniądze na doposażenie. Nie sztuką jest wybudować, sztuką jest też wyposażyć i stworzyć odpowiednie warunki. Ja myślę, że znajdujemy się na terenie, który za kilka lat zmieni całkowicie swoją funkcję, bo niedługo będziemy czekać na oferty na parkowe przedszkole integracyjne, natomiast moim marzeniem jest też rozszerzenie Parku Hermana. Już nie wspomnę, że po drugiej stronie mamy ulicę Kustronia i tam mamy zaplanowane 80 miejsc parkingowych z ogrodem deszczowym, także naprawdę to jest jakby pierwszy etap rewitalizacji tej przestrzeni. Jestem dumny z tego, że dyrektor podjął się tego wyzwania, ale też dziękuję radnym, bo radni zawsze prosili o to, aby nowa siedziba została wybudowana, no i dzisiaj jesteśmy już na finale tej inwestycji. Obiekt powstał w niespełna półtora roku za 10 milionów złotych. Pracownicy mają do dyspozycji węzeł sanitarny, pomieszczenia socjalne i biurowe, salę konferencyjną, w której przyjmowani byli goście uroczystości. Były życzenia i gratulacje. MZZ dba nie tylko o zieleń w Lesznie, prowadzi też schronisko dla zwierząt w Henrykowie i mini zoo.